kryjesz drewno. Ta, Ligo Legendowy Marwek. Koszulce z Wiedźmina. Co poszło nie tak? Ja wiem, że sporo czasu minęło, odkąd ruszyliśmy Valoranta. A to zwyczajnie dlatego, że poza rozwijaniem gry w kwestiach e-sportu i gameplayu, aż tak dużo w mojej opinii się nie działo. No coś tam się działo, no żeby nie było, że przesadzam. Lecz dla mnie coś mocniejszego zadziało się dopiero teraz. Pojawił się oficjalny film związany z lore tej gry o tytule Dualizm i moim zdaniem dopiero teraz jest to poważne podejście Riotu do kształtowania lore tej gry, co nie ukrywam, dało mi sporo frajdy przy przypomnieniu sobie fabuły tego świata i rozkminieniu, o co chodzi w tym cinematiku. Swoją drogą, to mam nadzieję, że ktoś na tym kanale ten film chociaż obejrzy. Witajcie moi drodzy, ja jestem Marwek, a dziś przeanalizujemy lorowo najnowszy cinematik odnośnie Valoranta. Film Dualizm zwrócił moją uwagę ze względu na dwie ważne kwestie. Po pierwsze, tak jak wspominałem, jest on moim zdaniem pełnoprawnym początkiem rozwoju lorowego tej gry, a po drugie jest kontynuacją jednego z poprzednich cinematików, który dział się w Wenecji. Zanim przejdziemy do analizy, jeszcze jedno wyjaśnienie. Widzimy tutaj pewne analogie w podejściu do kształtowania fabuły i moim zdaniem Riot fajnie wyciągnął tutaj lekcje i pewne wnioski. Po pierwsze, czuję tutaj pewne inspiracje Overwatchem i umieszczeniem w Valorancie uniwersum i gry League of Legends. Po drugie, Riot w zasadzie podejmuje drugą próbę lorowego tłumaczenia gameplayu swojego tytułu. Podobnie było w starej, nazwijmy to, wersji League of Legends, gdzie w starym lore spory były rozwiązywane na polach sprawiedliwości, a postacie dołączały do League of Legends. Na pewno widzicie pewną analogię między tym, a dołączaniem kolejnych agentów do organizacji Valorant Protocol. Wydaje się, że na ten moment Riot robi to w Valorancie lepiej niż robił to wcześniej w League of Legends, ale oby Rioterzy w pewnym momencie nie zaczęli potykać się o swoje własne nogi. No bo, żeby nie było stwierdzenia, że okej, jednak gameplay i lwia jego część powinna być niekanoniczna. Przechodząc do stricte analizy. Cinematic rozpoczyna się urywkami wiadomości, które dotyczą sytuacji oderwania sporego kawałka Wenecji i zawiśnięcia tego kawałka w powietrzu. Oczywiście jest to nawiązanie do poprzedniego cinematika z Jet oraz Phoenixem, gdzie film kończy się nieprzechwyceniem Spike'a przez Phoenixa i oderwaniem wspominanej części miasta. Mamy tutaj prezentację z różnych stacji telewizyjnych z uniwersum Valoranta. Abstrahując od nazwy tych stacji i ich lokalizacji, bo moim zdaniem nie jest to aż tak istotne, tak jak pewne różnice ukazane w cinematiku względem map valorantowych, bo są to już jakieś kosmetyczne zmiany, można powiedzieć, to skupmy się na chwilę na tym przekazie z wiadomości, gdyż ten bardzo mocno rozwija lore tego świata. Przede wszystkim wiemy, że ten cinematic ma miejsce 10 lat po tak zwanym pierwszym świetle, gdzie to wydarzenie de facto jest początkiem kształtowania się takiej historii Valoranta, która ma znaczenie w grze. W zasadzie prawie nic o tym pierwszym świetle nie wiemy, poza tym, że było to globalne wydarzenie prowadzące do transformacji terenu, miało wpływ na życie czy działania rządów i korporacji. Wpływ na życie objawia się oczywiście w postaci radiantów, czyli osób posiadających pewne zdolności, na przykład ogniste skille Phoenixa. Wiemy również, że mogła powstać religia skupiona wokół tego wydarzenia, lecz nie mamy pojęcia, co było przyczyną tego eventu i jaki był jego przebieg, znamy tylko pewne skutki, a owy cinematic niestety stwarza więcej pytań niż odpowiedzi.
Dalej mamy informacje o tym, jak świat zareagował na tak zwane królestwo, czyli już wracając do angielskiej wersji korporacji Kingdom, gdyż ta moim zdaniem brzmi lepiej. Ta jest międzynarodową korporacją produkującą 75% światowej energii, która w dniu wydarzenia w Wenecji zaliczyła rekordowy spadek wartości swoich akcji. Do tego wiemy, że zapasy energii na świecie kurczą się. Na początku rozkminiania lore Valoranta mówiło się o tym, że Kingdom jest główną złą siłą na tamtejszej ziemi. Dzisiejszy film pokazuje, że wcale tak nie jest. Jeżeli również założymy, że mapy w Valorant prezentują aktualne wersje lokalizacji z lore, gdyż wiemy, że akcja poszła dalej względem tego cinematika i znajdują się tutaj również elementy binda, które są nieco inne, to być może pewnego rodzaju hejt na Kingdom mógł rozpocząć się od tej właśnie sytuacji w Wenecji, gdyż jak sobie troszeczkę pozwiedzamy, to oczywiście znajdziemy elementy takie antykorporacyjne, można powiedzieć. W dalszej części przekazu informacyjnego dowiadujemy się, że Phoenix i Jet są nieznanymi radiantami. No dobra, okej. Nie będę przerabiał na język polski, angielskiej nazwy Radiants, bo nie każdemu z was musi się to podobać, no bo rzeczywiście na polskiej wersji nazywają się oni promieniści. Choć mi się to nie bardzo podoba, ale już trzymajmy się fabularnych nazw. Oczywiście promieniści to osoby ze specjalnymi zdolnościami. Co jest tutaj ważne, moc Phoenixa i Jet została określona jako dotychczas niespotykana. Nie jest to coś bardzo zaskakującego, również dlatego, że Valorant Protocol... Nie będę mówił protokół Valorant, bo brzmi to dla mnie dość dziwnie. To agenci tej organizacji działają oczywiście w tajemnicy. I tutaj wchodzi Killjoy, jedna z moim zdaniem bardziej charyzmatycznych postaci w grze. Oczywiście jej misją było namierzenie Spike'a w Maroko, czy bardziej gameplayowo na mapie Bight. Co jak widzimy udało się i na pomoc przychodzą jej Viper oraz Phoenix. Killjoy stara się rozbroić Spike'a, choć dopiero bada, co to jest. I tutaj się zatrzymajmy. Ze Spike'iem jest dość ciekawa kwestia. Wiedzieliśmy, że jest on w pewien sposób związany z promienitem, ale wiedzieliśmy, że pomimo wybuchu, ten nominalnie bombą nie jest. Tak, ja wiem, że po wybuchu na mapie wita nas śmierć, pożoga i zniszczenie, ale lorowo była to kwestia dość zawiła i w sumie nadal jest. Otóż do czego zmierzam? Z tego cinematika dowiadujemy się, że rolą Spike'a jest wchłanianie energii promienitu z otoczenia. I wiemy, że promienit ma możliwość wpływania na otoczenie i teren, lecz korporacja Kingdom wykorzystuje go do produkcji energii. Jak można wywnioskować z tego materiału, to nie sam promienit to robi, a reakcja polegająca na kumulacji jego energii, czyli w pewnym sensie reakcja wyzwolenia mocy czy energii z tego materiału. Zastanawia mnie, jaki ma to wpływ na czasoprzestrzeń, ale do tego, jak i do samego Spike'a jeszcze wrócimy. Tutaj rozpoczyna się walka Phoenixa z nim samym, co bardzo miesza w głowie, w cudzysłowie, tego dobrego. Wchodzi Viper, drugi Phoenix znika, a ci wracają do Killjoy. Tutaj widzimy, że bohaterka dalej próbuje okiełznać Spike'a i ze swojej zniszczonej wieżyczki wyciąga rdzeń oparty na promienicie i używa go do zasilenia defusera. Agentom udaje się oczywiście Spike'a rozbroić, wracają do transportowca, Viper kontaktuje się z Brimstone'em, raportując o udanej misji, a Phoenix oczekuje wyjaśnień, gdzie Viper mówi, że czas tego Phoenixa wdrożyć. I tutaj, moi mili, zaczyna się robić bardzo ciekawie. Po prostu puszczę fragment filmu i zacznijmy zabawę. Hej, mamy kłopoty. My? To ty nawaliłeś. Poważnie? Ty miałeś z górki, Jet. Wiesz, że sprowadzają teraz całe drużyny? To i my tak zrobimy. Riot Games drugi raz bawi się w alternatywne światy. Choć nie jest to ponad 50 wszechświatów równoległych z League of Legends, tak tutaj mamy inną cząstkę, nazywaną, jak widać, lustrem. Albo ja ją tak będę po prostu nazywał dla pewnego uproszczenia.
I Riot widać lubi motyw wieloświata, gdzie można fabułę dowolnie plątać i tworzyć ciężko zrozumiałą siatkę światów, tak to też nazwijmy, choć uniwersa runeterańskie pokazują, że nie zawsze Riot robi to dobrze, gdyż czasem powstają tutaj pewne paradoksy. Jednakże, tutaj wydaje mi się, że nie ma strachu, gdyż uniwersum valorantowe jest, przynajmniej na razie, mniej rozwinięte niż chociażby taki świat projektowy z League of Legends. Zatem mamy dwie ziemie. Zanim zacznę to wyjaśniać, wróćmy do naszych postaci. Wiemy, że jest to pewnego rodzaju lorowe wprowadzenie do aktualnych zawiłości rozgrywki. Przed tym Valorant Protocol, czyli szeroko rozumieni agenci, wysyłali na miejsce jednego agenta, a teraz wysyłają całe drużyny. Zatem atakujący gameplayowo są wyjaśnieni jako drużyna z lustrzanej ziemi, a obrońcy to ci z tej pierwotnej. Co więcej, na cinematiku duelisty ta Jett jest tą Jett, zatem tą alternatywną. Co tworzy dość sporo zawiłości. Wiemy, że każdy z agentów ma swój numer odpowiadający kolejności dołączenia tego danego agenta do valorantowej organizacji. I Phoenix ma numer 9 i ten na ten moment lorowy był ostatnim agentem, który dołączył. Ewidentnie na tym filmie Jett jest nieznaną przez Phoenixa osobą. To, że mówi ona tutaj też po koreańsku, a w omawianym cinematiku po angielsku czy polsku, w zależności od wersji, moim zdaniem nie ma tutaj większego znaczenia, a w przeszłości miała po prostu uwypuklać swoje pochodzenie. I teraz, w mojej opinii, jeżeli Jett wtedy byłaby znana Phoenixowi, ten otrzymałby jakieś instrukcje, jak z nią postąpić, jak również mógł ją rozpoznać. Nic z tego nie miało miejsca i wygląda na to, że w ogóle agenci nie wiedzieli o jej istnieniu. Zatem można spekulować, że ziemska Jett jeszcze agentką nie jest, a została odnaleziona i wcielona do organizacji po tym wydarzeniu, po tych cinematikach. Idąc jeszcze dalej w meandry linii czasu i zawiłości obu światów, pomimo tego, że Killjoy jest geniuszem technologicznym i wymyśliła sporo rzeczy i wynalazków, to nie ona Spike'a stworzyła. To Killjoy, ale z tej lustrzanej ziemi jest za to odpowiedzialna, gdyż ta ziemska nie wie w dualizmie z czym do końca ma do czynienia. Oczywiście później bohaterka dodatkowo w pewien sposób modyfikuje Defusera na tego, którego znamy z gry, no który jednak nas nie zawodzi. Wydaje się to nieco zagmatwane, prawda? Lecz jak się to wszystko poukłada, to jak najbardziej ma to sporo sensu. Jednakże nadal największą tajemnicą pozostaje druga ziemia. Bo możemy założyć, że jest to alternatywne uniwersum i przy tym założeniu, dlaczego agenci stamtąd wracają do jakiegoś wymiaru, a może tak wygląda ich ziemia po prostu? Czy to w ogóle druga ziemia z alternatywnego uniwersum, czy może coś na zasadzie lustrzanego wymiaru będącego obok normalnej ziemi, coś co może być tłumaczone czy interpretowane bardziej jak pustka w League of Legends, czyli okej, ta jest jakimś alternatywnym wszechświatem mimo wszystko, ale jest tak tłumaczona, że znajduje się pod Runeterą, co nie do końca jest prawdą, a pustka była bardziej w taki sposób nabudowywana klimatem w starym jeszcze lore. Bo kwestia, dlaczego lustrzane postacie potrzebują promienitu, wydaje się całkiem do wydedukowania, gdyż tam prawdopodobnie skończyła się energia czy promienit jako materiał. Mam ogromną nadzieję, że zostanie to przez Riot wyjaśnione, bo sam uwielbiam takie lorowe klimaty związane z fizyką i poniekąd teorią wieloświata czy teorią strun. Zastanawia mnie tylko, jak postacie lustrzane udają się na Ziemię. Wiemy, że wśród kart w grze istnieje tak zwana osobliwość, pokazująca portal, który jest zgodny z tą oto grafiką, gdzie z alternatywnego świata, z alternatywnej ziemi, postacie zmierzają na tą ziemię valorantową, ale tutaj ta ziemia, ta alternatywna już nie wygląda jak lustrzane odbicie, a całkiem normalna planeta. Zatem może tak być, choć to już dość dziwna teoria, że to co tutaj widzimy to pewnego rodzaju pomost między dwoma światami.
co w sumie też nie byłoby aż tak bardzo odjechane, gdyż Yoru tworzy dziury w rzeczywistości, dzięki czemu przemierza drogę z miejsca na miejsce. Sami musicie przyznać, że cały ten film jest genialnym lorowym rozszerzeniem. I powiem szczerze, Riot, bardzo dobra robota. Ale... jeżeli nie wypadnie mi na jutro jakiś film do zrobienia, no to moje zdanie o Riocie, pewnym konkretnym temacie, będzie na biegunie od tego, co mówię tutaj, że jest fajnie i spoko. Bo będę mówił o wydarzeniach w League of Legends. Na zakończenie tylko jeszcze powiem, że dzięki dyrektorowi kreatywnemu od Valoranta, czyli Davidowi Nottinghamowi, wiemy, że dualizm dzieje się dokładnie jeden dzień po duelistach. To tak w ramach takiej lorowej, czasowej ciekawostki. Jest jeszcze kwestia tego jegomościa w tle, może ta postać to nowy agent, może gdzieś już się pojawiła w kartach, albo to przewodniczący korporacji z lustrzanej ziemi. Nie wiem, nie jestem pewny i nie będę tutaj strzelał. Na pierwszy rzut oka tak w ogóle myślałem, że to Cypher, ale ten stoi obok, więc... no, ten. Tym bardziej, że z tego co wiem, lore Valoranta ma być rozszerzany. Moi mili, w tym filmie to na tyle. Pięknie wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.